Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oto drugi raz już dzisiaj Graveyard Keeper. Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, ale co się stało się, że tak spamisz tym Graveyard Keeperem dwa odcinki w jeden dzień, mam tego już dosyć. Otóż jak sam tytuł sugeruje, jest to już ostatni epizod zmagań grywy Grabarza Boba ze wszystkim. Co prawda, powiem szczerze, nie znam szczegółów, ale wiem, że ponoć zostało już tak niewiele, że właśnie mogę to zmieścić w jednym odcinku. Jeśli, podkreślam, jeśli się postaram, no i rzecz jasna, co za tym idzie, ogarnę też inne rzeczy. Żeby nie było, gadałem z jednym znajomym dalszym i wszystko prawie co mam teraz w kieszeni jest mi potrzebne, żeby już przejść całą rozgrywkę. Papiery ponoć jeszcze będą mi jednokrotnie potrzebne. Biżuteria dla wdzięczki, złote jabłko, napar. Nawet te książki będą potrzebne. Jak mówiłem, szczegółów nie znam, wiem tylko, że muszę to przygotować. Piwo też się już waży. Miejmy nadzieję, że no ten znajomek się nie mylił co do samego w sobie faktu, że właśnie w tym oto momencie kończymy przygodę. I można powiedzieć jedno głośnie, że to jest już dawny rozdział, ale dobra. No to i napar. Niech no go spróbuję. Och, cóż za inspiracja. Aha. Daj mi jeszcze tylko trochę czasu. Wróć później, na razie muszę się skupić. Dobra, czyli albo coś, albo to jeszcze kolejny tydzień, albo no tylko chwilę i będziemy mieli już załatwione. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia, mam kilka pytań, nic, dobra. Oto biżuteria, ależ ładnie wygląda, widać, że świetny pomysł, dobra. Szlachetnie urodzone damy, na pewno kupią jej w mieście mnóstwo. To co, rozreklamujesz moją firmę? Jasne, opowiem też wszystkim o twoich warzywach. O! Czyli ja mogę handlować biżuterią i perfumami? Okej. Okay. Ciekawa sprawa, dobra. To teraz tylko czekać, aż się to ogarnie. W sumie nie wiem jak długo, ale się zobaczy. I dobra, coś takiego mam szybko na liście spisane. No, oczywiście piwo. I ponoć muszę jeszcze trochę pomęczyć Inkwizytora z jego paleniem wiedźm. No cóż, nie mnie oceniać, ja się nie znam. Ale skoro mówią, że trzeba pomęczyć, to ja będę męczył. Tak więc dobra. Zobaczmy tylko, czy piwo już gotowe, bo w sumie piwo i burgery to jest... Są takie rzeczy, które, nie ukrywam, no, potrzebuję, po prostu, żeby męczyć Inkwizytora. Burgery mam w kieszeni, chyba. A nie, nie podniosłem ich. No, ale piwo właśnie się skończyło, na całe szczęście. No, zresztą jak można było zauważyć przez chwilę, wystawiłem nową porcję do gotowania, czy tam w sumie do ważenia, bo piwa się nie gotuje, piwo się waży. No. 20 sztuk piwa. Starczyłoby na dużo ceremonii, ale no. A jeszcze burgery tylko. Ale jak właśnie wiadomo, raczej nie będzie to już potrzebne. Bierzemy po prostu burgery, ile mamy. Bierzemy piwo, idziemy do Horadryka, odbieramy ewentualnie jeszcze tą nową piosenkę i inne takie rzeczy. No i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Dobra. W sumie patrząc na to, ile mam czasu i w ogóle ile to może zająć, to może powinienem wycinać takie nieznaczące ścieżki, jak po prostu Bob sobie chodzi przez wioskę czy coś. Ale no, powiedzmy, zrobię to, jeśli będzie się zbyt dłużyło czy coś. Na obecny moment po prostu niech będzie jak będzie. I dobra. Niestety chyba nie zdążyliśmy załatwić piosenki. Dla wdzięczki. Ale trudno się mówi, przynajmniej mamy załatwione prawdopodobnie coś dla kupca. Chyba, że wdzięczka jeszcze stoi. Stoi. A. Czyli nie mogę nic zrobić już z tym gościem. A, mam dla ciebie piosenkę doskonałą. No nie mam. Nie mogę się tym zająć. Bo ten gościu potrzebuje więcej czasu. Dobra. Masz piwo. Zobaczymy, jak ci posmakuje. Niech to dunder świśnie. Nie powszedni z ciebie ważelnik, wiesz co? Przejdź na piętro i weź zwój z mojego biurka. To mi sekretny
projekt Miodzic. Być może uda ci się go przygotować. Okej. Ładne. Ładne miejsce. I co my tu mamy? Przepis Miodzic. Dobra, zostawimy ci tej czarnego gluta, bo muszę to przeczytać. Kufel Miodzica. Dobra, już tego nie mamy, to gluta zabieramy z powrotem. W ogóle takie jakieś rzymskie zbroje. Fajne. I no, jest pełno innych rzeczy, ale oczywiście pozwolił to ruszać, to ruszymy tylko to. To nie jest tak, że grabarz Bob może ruszać wszystko, okradać wszystkich w ogóle. Dobra, gość, masz może... Co dalej nie ma? No niestety. Dobra. Nie przejmujmy się tym. Dobrze, inkwizycją zajmiemy się później. Teraz jest jaki dzień? Okej, teraz będzie dzień kupca, co? Przemedytujemy chwilę, żeby zająć się tym kupcem. Potem, jak już będzie kupiec, to jest dzień węża, to dokończymy jego wątek nareszcie. A potem, no nie wiem, się zobaczy co dalej. Ale powiem szczerze, zaintrygowało mi to, jak słyszałem, że ponoć mogę już dzisiaj właśnie zakończyć całe przygody. Zobaczcie, że to takie jakieś dziwne dźwięki, no ale gorąco jest, człowiekowi się chce pić. Więc cóż, dobra. Wystarczy. Więc dobra. Idziemy. I zobaczmy co i jak. Więc mam nadzieję, że sterczy normalnie, a nie nagle zmieni miejsce, chociaż... Dobra, ta gra jest zbyt statyczna, żeby coś się miało tutaj porządnie zmienić. Plus jeden do jakiejś sławy i w ogóle. Możemy liczyć na wsparcie panny Wdzięczki. Rozmawiałem z panną Wdzięczką. Zajmie się szefem Rady Królewskiej. No nieźle. I co, to tyle? Szukam słynnego widelca. Słyszałem plotkę, że masz słony widelec. Osiągnąłem w życiu w punkt, w którym desperacko potrzebuję słynnego widelca. Och, no, ten słony widelec bardzo dużo dla mnie znaczy. To jedna z dwóch rzeczy, którą znaleźliśmy z moim bratem. Szukaliśmy jedzenia w miejskim śmietniku i znalazłem ten widelec. Pochodził chyba z wielkiego wybuchu. Oj. Pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc to dzięki niemu zostałem tym, kim jestem teraz. Wpatrywałem się w niego godzinami i zastanawiałem się, do czego służy. Postanowiłem udać się w podróż i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Opuściłem więc miasto. Odkryłem, że widelce służą do jedzenia. Dowiedziałem się też innych wspaniałych rzeczy. Wiesz, czasem mi się wydaje, że dzięki temu widelcowi niektóre rzeczy są wręcz smaczniejsze. Aha. Niedługo rozpocznę nowy etap życia. Mógłbym oddać ci ten widelec, ale najpierw chcę mieć pewność, że jesteś godzien takiego daru. Aha. Czyli, że co? Czyli, że co? To tyle? Serio? Nic więcej zrobić nie mogę? A szkoda. Dobra, w takim razie trzeba medytować i chociaż z wężem się zająć. Coś mówi, że będę musiał chyba mocno pogadać sobie z tym znajomym. Mówił, że to wszystko będzie oczywiste, proste i w ogóle. A tu proszę, nagle się okazuje, że utknęliśmy na punkcie 90% znajomości z kupcem i nie możemy nic z tym dalej zrobić. Szczerze nie rozumiem, jak to miałoby nie być takie proste, skoro już kolejne problemy się pojawiają, ale dobra. Okej, medytujemy do w sumie wieczora, zaraz Wonuszu się pojawi. I na całe szczęście Wonuszu nie powinien już być problemem, bo jak widzieliście, sam był, to jest twoje ostatnie zdanie, przynieś mi to i już będziemy kwita. Więc dobra. Idziemy, nasz kolega Wonusz już powinien nam sterczeć, no jeśli nie to lada moment przyjdzie. Ale jakby nie było tak czy jak, to nie będzie problemem raczej. Ale jak mówię, znając jego już tu sterczy. I uwaga, uwaga. A to ci niespodzianka, nie ma go. Skoro go nie ma, to może, nie wiem, spróbujmy pogadać się z tym zombiakiem, który tam jest gdzieś przykuty. Może będziemy miał jakieś ciekawe dialogi w końcu. Nie,
Nie, można tylko sobie przypominać, co jest potrzebne, żeby stworzyć sok z zombiaka. O, dobra, jest wąszu. Super. Jest wąszu. Powinniśmy sobie poradzić już. Jest dobrze. Mam dla ciebie złote jabłko. Daj mi je. Tylko je poliżę. Nie potrzebuję za nadto wiedzy. Też chcesz Liza? Nie, zanieczyszczyły mi klimaty. Jasne, dobra, niech będzie. Jasne. Już wiem, o czym traktował tamten ostatni ustęp o rytuale. Ostatni składnik. W ogóle widzieliście te niebieskie punkty? Nareszcie wiem, co powinni... Co stanowi klucz prastarej klątwy. Potrzebuję mrocznego serca. Okej. No, serio, jeszcze coś? To miało być moje ostatnie zdanie. Jest w jakiś sposób powiązany z prastarą klątwą. Ostatni pozostający przy życiu specjalista gnije w celi Inkwizytora. Musimy zbliżyć się do Lorda Inkwizytora. Spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej. Co za kłamacz z tego wąsza? Mówił, no już ostatnie zlecenie, jest dobrze, a teraz idź do Inkwizytora. Ej, ta gra mnie coś chyba strasznie nie lubi. Ale cóż, skoro gra tego oczekuje, to niech jej będzie. Tak więc ja wycinam, spotykamy się już przy Inkwizytorze, miejmy nadzieję, że no. A, będzie dosyć dobrze z tym wszystkim. No to do zobaczenia za chwilę. Tak więc dobra, jak widzicie, jesteśmy już przy Inkwizytorze. Czegoś od nas oczekuje. Dobra, ale zanim coś, to no. Nie ma sensu, jeśli nie możemy spalić żadnej wiedźmy. Co? Że jak? Biada. Biada całej ludzkości. Mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, jedną złą. Pierwsza zła. Ogarnia mnie żałość, kiedy o tym mówię, ale jego królewska mość mógł zostać opętany. Prawi ostatnio niemożebnie dużo o człowieczeństwie i prawach człowieka. Byłem u niego na audiencji i smęcił, że nie godzi się więzić i palić ludzi żywcem. Obawiam się, że musimy chwilowo wstrzymać nasze palenie, aż zgromadzimy dowody. Jest dobra wiadomość, wiem, gdzie zdobyć rzeczone dowody. Nie tak dawno temu torturowaliśmy, znaczy się przesłuchowaliśmy wiedźmę. Zaklinała się, że jest niewinna, ale gdy tylko wyzionęła ducha, pojawił się nad nią wielki duch, wyglądający jak kura o czerwonych ślepiach. Duch o przerażającym głosie powiedział, że dzień sądu jest bliski, prastara klątwa powróci. A umarli wydadzą wojnę żywym. Czary, ani chybi. Niemniej postanowiliśmy poradzić się kogoś na uniwersytecie o tę prastarą klątwę. Na dobrą sprawę w celi obok mieliśmy jednego takiego gagatka. Zeznał, że pewnego razu miasto nawiedziła straszliwa klątwa, którą zdjął prastary pakt. Pierwszą oznaką powrotu klątwy będą organy skażone mroczną magią, gnieżdżące się w zwłokach. Musimy je zebrać. Mroczne serce, mroczny mózg i mroczne jelito. Czyli już wiem, jak to zdobyć. Fajnie. Ale czemu Nutga nie mogę powiedzieć tego wcześniej? Znajdź je we zwłokach i przynieś mi, abyśmy mogli okazać je królowi na dowód szarostwa. Oto stare zapiski. Być może okazą się przydatne. Mroczne ciała. No nieźle. Okej. Co to ceremonii w mojej katedrze? Mój panie, czy mogę prosić cię o przysługę? Słucham. Czy mógłbyś wziąć udział w dużej ceremonii w mojej nowej katedrze? Razem z biskupem będziemy się modlić, by do miasta znów popłynęła woda. Nie mam czasu na takie bzdury. Ale potrzebujemy uczestnictwa kogoś ważnego. Spróbuj znaleźć kogoś z królewskiego dworu. Aha. Czyli... Dobra, gościu, jeśli to oglądasz, to co mnie okłamywałeś, że to jest proste? Ja prawdopodobnie wiem, o kogo chodzi, no ale bez przesady. Miało być szybko, zwięźle na temat, łatwo. A tu proszę. Zdobądź to, zdobądź tamto, przynieś mi tamto. Nie, za dużo łażenia. Swoją drogą musimy odwiedzić prawdopodobnie tego całego muzyczka, żeby odebrać piosenkę. Teraz zdecydowanie zajmie mi to znacznie więcej czasu, niż bym chciał. No i swoją drogą, skoro już mówimy o mrocznych elementach ciał, to co teraz...
mogę się nauczyć to rozpoznawać? Aha. Fajnie, że teraz, kiedy to już nie jest potrzebne. W takim wypadku... pora przekupić osła, żeby przywoził nam trupy. To czym prędzej. Bo nie chcę marnować nie wiadomo jak dużo czasu to wszystko. Dobra. Mam ile? 34 marchewki. Starczy nam to na... aha, na 6 trupów. Miejmy nadzieję, że będą wystarczająco dobre, żeby Inkwizytora zadowolić. No i przy okazji tego całego wąsza. Dobra, to teraz tylko medytować, czekając na trupki. Mhm. Dobra, czyli dzisiaj już nie przyjedzie trup. A, szkoda. W takim razie idziemy do wioski. I dobra. A to idziemy. Więc tak, podstawą moich działań teraz jak nic będzie to wszystko, ale... no, tak jakoś powiem wam szczerze, nic się nie klei. Kupiec utknął na 90. Wizytor się nie zgodził na przyjęcie. Prawdopodobnie wiem, że to kupiec właśnie będzie musiał być tym, który przyjdzie na mszę. No, co dalej? Co? Mam przechlapane. Włosy rosną w dziwnych miejscach. Spotkajmy się w nocy na klifach nieopodal górskiego terenu? Górskiego fortu. Okej. Okay. Ja się spodziewałem, że go spotkam po prostu, a nie... jakieś specjalne coś. Na klifach nieopodal górskiego fortu. No proszę, gdybym się spodziewał. To w nocy. No cóż. Czyli prawdopodobnie dobrze zrobiłem wracając tutaj teraz tylko. No dobra. Klify nieopodal górskiego fortu. To chyba będzie z tamtej strony bardziej. I zobaczymy trzy... no, czy się uda go znaleźć. Okej. Okay. Czy się udało? Wagner, gdzie jesteś? Cześć. O Jezu, nie zbliżaj się, mam miecz. Spokojnie, to ja. Wagner. Co ci się stało? Ten napar z... muchoblaszkowca, ewidentnie w legendach wspominali tylko połowie skutków działania. Napisał najwspanialszą piosenkę świata. Im bardziej jednak wpatrywałem się w swoją duszę, tym bardziej zmieniałem się w... to. A gdy skończyłem piosenkę, oto czym się stałem. Panna Wdzięczka na pewno już mnie nie pokocha. O, Wagner, tak mi przykro. Ale było warto, oto piosenka. Co tam? To potwór! Próbuję zabić tego biedaka! Nie, tylko rozmawiamy. Brać go, puśćcie mnie. Jestem synem Lorda Komandora. Aha. Zabrać go do górskiego fortu. Że co? Czyli on ma ten naszyjnik prawdopodobnie. Wow. Dobra. Ej. Tego bym się nie spodziewał. Teraz, jakie mam elementy, czy mam coś nowego zapisanego na temat tego Wagnera, czy czegokolwiek? O dziwo, niestety nie. Czyli, że... po prostu doprowadziłem do jego... śmierci? Czy w sumie, nie wiem co się z nim stało, ale okej. Okay. Prawda, że jest synem Lorda Komandora, to oznacza, że... wow. Dobra. Nie będę się może teraz tym jakoś wielce zajmował. Ugh. Bo jednak mam ważniejsze sprawy niż to. Ale proszę, kto by się spodziewał? Mhm. Dobra. Czyli w takim wypadku... najbliższe, co możemy zrobić, to spotkać się z Wdzięczką w kolejny dzień, ten cały... jak my tam... jak my tam... no, ten cały, no... Jezu, brakuje mi słów. No, ten kobiecy dzień.
Dobra. W takim wypadku ja po prostu przemedytuję, aż nagromadzi się trochę zwłok, pozbieram te mózgi i te inne rzeczy. I miejmy nadzieję, że uda nam się dzisiaj naprawdę już to przejść, bo nie ukrywam, skoro mówili, jesteś już blisko końca, czy tam w sumie jedna osoba mówiła, i to jest taki dosyć zaufany znajomy, co... No chciałbym to sprawdzić. Więc dobra. Widzimy się po prostu, jak znajdę mroczne rzeczy w trupach, albo będzie jeden z tych dni, kiedy już mamy właśnie te wyjątkowe sytuacje, typu gadaj z wdzięczką, idzie jakimś questem się zajmie, czy coś. Patrzcie, dialog. Wiesz co? Nawet ja lubię. Nawet cię lubię, jesteś moim jednym kumplem. Też cię lubię. Mam nadzieję, że nigdy do siebie nie wrócisz. A kiedyś zostaniesz czaszką jak ja. A nowy grabarz wygrzebie nas obu. Tak będzie znacznie raźniej. Wspólnie spędzanie czasu. Wspominanie czasów młodości. Brzmi nieźle, ale naprawdę muszę wrócić do domu. Jasne, to tylko marzenie ściętej głowy. Nie, co za suchary. Ten trupek, powiem szczerze, nie jest jakiś szczególny. Co jest? Gratulacje. Bletyk powiedział mi, że jesteś arystokratą. Tak? A skąd to wie? Cóż, lubi za tobą łazić. To, że go nie widzisz, wcale nie znaczy, że nie stoi tuż obok. Jest tu w tej chwili? Tak, na pewno. Okej. Okay. I uwaga. Serce, jelita, skóra, tłuszcz, mózg. Okej. Ciekawe. Chcę się zobaczyć właśnie różne rzeczy. Na przykład jemu by się opłacało usunąć jelito. Do tego... nie wiem co, ale dobra. Niestety, kolego, mnie nie interesujesz. Spodziewałem się, że będziesz lepszy. Czekam na następnego. I miejmy nadzieję, że, no jak mówię, kolejni koledzy będą skuteczniejsi trochę. No to do zobaczenia po prostu. Prawdopodobnie upadnę wdzięczki, bo coś mi nie mówi, żebyśmy wcześniej zdobyli to, co trzeba. Tak więc, wielka chwila. Gadamy z wdzięczką i miejmy nadzieję, że chociaż to jedno zadanie uda się wykończyć. Mam dla ciebie doskonałą piosenkę. Oto twoja piosenka, napisana specjalnie dla ciebie. Pokaż. O, mam achievement. Och, jak uroczo. Aż mam motylki w brzuchu. Kto to napisał? Tak czysta, niewinna miłość. To prawdziwe wyznanie uczucia. Rozumie mnie. Napisał ją poeta, który tworzył tutaj, w tawernie. Jest w tobie skochany. Och, pamiętam go. Był taki nieśmiały. Gdzie jest teraz? No, nie wiem. Jak to wyjaśnić? Schwytali go strażnicy. Jest w górskim forcie. I w swoim obecnym stanie raczej nie pozostanie długo żywy. Trzymaj mnie, bo chyba zemdleję. Musimy go uratować. Aha, super. Obiecaj mi, że pomożesz. Zdaje się, że to idealna okazja, by astrolog pokazał, jak bardzo mu zależy. Postaram się pomóc. Na razie tu zostań. Serio? Jeszcze bardziej pokręcone. Dobra, to ja idę czekać na trupa. Bo coś mi mówi, że zbyt szybko tam się nie ruszymy z miejsca. Jak tak patrzę na to wszystko, co się po prostu dzieje się. Tak. Jak można było się spodziewać? Tak, i teraz trupek nie posiadał nic, o co prosiłby Inkwizytor bądź Wonshu. Potem podkreślam tam najpierw chcę zanieść Inkwizytorowi, potem Wonshowi, bo tak coś po prostu... No wiecie, łatwiej będzie mi to skomputować, skoro i tak czy siak jest wszystko potrzebne najpierw Inkwizytorowi. Dobra, co... Ej, patrzcie, przy okazji, moja teoria była słuszna. Co do ceremonii w mojej katedrze. Czy mógłbyś wziąć udział w dużej ceremonii w mojej katedrze? Razem z biskupem będziemy modlić się, by do miasta znów popłynęła woda. Biskup to ten imperytent? Tak, pewnie tak, ten imperytent. Taka ceremonia to świetna okazja, by popisać się przed wszystkimi nowym stanowiskiem. A więc się zgadzasz? Nie wiem, biskup to mój brat. Nie rozmawiałem od wielu lat. Myśli, że zmarnowałem czas na podróże, zamiast robić karierę tutaj, w mieście. Może nadszedł czas, żebyście się pogodzili?
Masz rację. Dobra, przyjdę. No proszę. Jedna dobra wiadomość w całym morzu tych wkurzających rzeczy. Informacje o tym, jak to bardzo mi się nie udaje wszystko zrobić. Także ten. Do zobaczenia zaraz już tam w kolejnym miejscu. Ze zwłokami, o ile będą miały czarne elementy, czy czarne chyba, czyli mroczne. A jeśli nie, to do zobaczenia na mszy. Bo w sumie nic szybciej nie zrobimy bez tych elementów. A w sumie właśnie dopiero co wyciąłem i już się pojawiły zwłoki. To możemy iść w sumie już wspólnie zobaczyć, czy w końcu będzie to, na co tak bardzo czekam, czy jednak... No gra jasno daje do zrozumienia, że nie dostanę niczego i ten odcinek jednak nie będzie ostatecznym przez brak właśnie czarnych organów. Mroczne serce, no nareszcie. Inaczej mówiąc, mógłbym teraz ukończyć już wątek wąsza, ale nie będę ukrywał, nie chcę. Wolę najpierw, jak mówiłem już wcześniej, zająć się inkwizytorem. Więc... bierzemy serce. I w sumie... No dobra, w sumie mówiąc najprościej w świecie, to... No. Ja idę medytować dalej już do spotkania z kolejnym zwłokami. Proszę, proszę, proszę. Drugie serce. Nie wiem, czy to jest jakiś... po prostu... pech z tymi sercami, że tylko one... czy co? Ale nie będę ukrywał, no... ja się cieszę, mógłbym teraz wykonać też wątek wąsza, ale... no nie ukrywam, tu akurat wiem, że nie powinienem, bo tam... z nią mówił najpierw zrób inkwizytora, potem wąsza, co najwyżej. Ja w sumie mógłbym zaryzykować, zobaczyć dlaczego w ten sposób, ale no... jeśli mam to zablokować grę, to wolę nie ryzykować, więc no... jeszcze medytuję dalej i spotkamy się już chyba naprawdę dopiero w momencie, kiedy będzie spotkanie z biskupem. Chyba coś tak mi nie mówi, żebym magicznym trafem dostał jelita i mózg od razu. Te dwa dni. Tak. Wiecie co? Ja się myliłem. Mamy mózg. Zostało nam już tylko jelita i będziemy mogli chyba zrobić wszystko, co prosił inkwizytor, więc... spotkamy się tym razem, już tak sobie jeszcze szybko przypomniałem, u astrologa, bo w sumie, wiecie, on ma teraz też już dla nas wątek, zadanie i w ogóle. A ja póki co pospalam te zwłoki, poczyszczam kostnicę, rozumiecie? Po prostu przygotuję się na przyjście większej ilości. Swoją drogą, już jutro będą ostatnie zwłoki. Jeśli dostaniemy jelit, będzie potrzeba więcej marchwi, więc... no podobnie w drodze przy okazji postaram się wykupić wszystkie marchewki, które ewentualnie gdzieś istnieją. Chociaż nie wiem, czy właśnie można kupować marchew. To jest takie trochę problematyczne. Ale dobra, do zobaczenia znowu za chwilę. No a więc jesteśmy już u astrologa. Przy okazji zahaczyłem też oczywiście o... jak to się nazywało? Farmera, żeby kupić 30 marchewek na ewentualne nowe trupy. No i dobra. Mówiłem o tym, że wdzięczka potrzebuje pomocy. Znalazłem chyba sposób, w jaki mógłbyś zrehabilitować się w oczach swojej córki. Dwa naraz chyba. Papierki tam leżą. Co mogę zrobić? Jestem gotów podjąć się wszystkiego, co tylko leży w mojej mocy. A nawet tego, co nie leży. Jest pewien młody mężczyzna. No, w tej chwili to właściwie nie jest mężczyzną. Mówiąc krótko, grozi mu niebezpieczeństwo. Został uwięziony w górskim forcie. Twoja córka chce go ocalić. Czemu? No, powiedziała, że go kocha. Jeśli więc pomożemy, pomożesz jej go uwolnić, to byłby dobry pierwszy krok. Ciekawe. Fort jest zamknięty i pilnie strzeżony. Byłem tam kiedyś, podczas ekspedycji archeologicznej. Nie skończyło się to dobrze. Wysadziliśmy przypadkiem północną przełęcz. To nie była nasza wina. Wielki wybuch sprawił, że nasze obliczenia okazały się błędne. Lord Commander zagroził, że mnie zabije. Ledwo uszliśmy z życiem. Ale minęło już wiele lat. Myślę, że moglibyśmy z polecenia uniwersytetu zorganizować nową ekspedycję. Dobra, mamy kolejnego trupka przy okazji. Wtedy byłaby możliwość uwolnienia potajemnie tego młodzieńca. Co do ekspedycji? Jak ją zorganizujemy? Przecież nawet już tam nie pracujesz. Tam. Jesteśmy członkami wewnętrznego kręgu. Sprzeczki kochanków łatwo załagodzić. Muszę tylko pokazać im, że poczyniłem postępy w swoich badaniach. Przyjmą mnie z powrotem.
A poczyniłeś jakieś postępy? Nie bardzo. Czuję się pusty w środku, a teraz jeszcze nie umiem myśleć o niczym poza swoją córką. Musisz mi pomóc, jesteś mądrym młodzieńcem. Umiesz pisać? Tak. Napisz książkę, nie powinna być zbyt kiepska. I możesz pisać o czym chcesz. Okej, no. Jeśli na okładce będzie moje szacowne imię, powinno wystarczyć. No i w sumie teraz już wiadomo, po czym była książka srebrna. Ale to książka, no to co napisałem. Niezła strona tytułowa, dobra. Przyjdź za tydzień, a powiem ci jak poszło. Okej. No, do zobaczenia przy trupku. Dobra, trupek okazał się bezużyteczny, tak więc oto i moment, w którym idziemy rozpocząć ceremonię i być może zakończyć wątek chociaż jednego gościa. A więc mamy przyjęte zaproszenie. Macie katedry, nic. No i rozpocznij ceremonię. Zarządca królewskiej kuchni przyjął zaproszenie. Świetnie, rozpoczynajmy zatem ceremonię. Najpierw poczekajmy na naszego ważnego gościa. Witaj, bracie. Witaj. Wszedłem na ceremonię. Jestem nowym zarządcą królewskiej kuchni. Ja tylko cieszę się, że ci się udało. No nieźle. I uwaga, uwaga, czy będzie w końcu inna modlitwa? Musimy zaczynać, wasza świętobliwość. Och, ależ się stresuję. To tylko zwykła ceremonia. Nie, mówię o moim bracie. Dopiero teraz rozumiem, jak bardzo mi go brakowało. Chcesz, żebyście pojednali? No dalej. Umowani. Przybyliśmy tu, by modlić się o wodę dla miasta. Donald jeszcze zaczął gadać sensem, nasz Bob. Aż się wzruszyłem. Tak. A także modlić się za nasze rodziny. Tylko one pozwalają nam przetrwać w tym okrutnym świecie. Z ich pomocą damy radę nawet w straszliwej suszy. Zapomnijcie więc wasze dawne urazy. Wybaczajcie sobie nawzajem. I módlcie się o wodę. A tak, jasne. I módlcie się o wodę. Już za wspaniała przemowa. Muszę przeprosić matkę. Na pewno będzie dał łeb z cebra. Bracie. Tak, bracie. Dwóch braci, mamy achievementa. Tak się cieszę z twojego sukcesu. Nie, to ja się cieszę. Tak bardzo się cieszę. Spójrz, co zdołaliśmy osiągnąć. Nasi rodzice byliby tacy dumni. No dobra, to ja zostawię was samych. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Niesamowicie mi pomogłeś. Nadal potrzebujesz mojego lustra? Tak. Dobrze, weź się za tym. Możesz wziąć też mój widelec. Chodź, mamy mnóstwo do przegadania. Jasne, ja powiem ci o mojej podróży. Tam lepiej. Lepiej porozmawiajmy o przyszłości. No nieźle. Czyli mamy dwa elementy już. Super. Wiecie co? Mam teraz taką delikatną teorię. A co by było, gdyby zawsze dwa wątki się z sobą łączyły? Wdzięczka i astrolog na pewno. To już widać mocno. Może, nie wiem, wąż i kult i ten, i cały ten inkwizytor też się łączą. Nie wiem. Może. Niemniej jednak, fajnie byłoby to zobaczyć później w akcji większej. I możliwe, że naprawdę będziemy zawsze dostawać po dwa przedmioty. No a póki co, po prostu ja medytuję, spotykamy się w momencie, kiedy znajdę trupa z mrocznym jelitem, albo, no, u astrologa. Dobra, wiecie co? Nie będę czekał na te jakieś tam mroczne jelita, czy co tam jest z tym wężem. Będę żałował, trudno. Nie będę żałował, fajnie. Ale właśnie chcę już teraz oddać wężowi to mroczne serce, bo jednak, no nie ukrywam, chcę chociaż jeden wątek doprowadzić do końca.
Nie, po prostu naprawdę mnie to męczy, że tak nic, a czas płynie. Więc mam dla ciebie mroczne serce. Nareszcie, wszystko gotowe. Chwila, poczekaj tu, muszę zebrać popleczników. Jak długo mam czekać? Nie wiem, czy mógł czekać. Tylko jak długo... Dobra, nieważne. Kurde, blaszka, co najmniej godzinę albo dwie. Mietek, to ty? To za głupie pytanie, oczywiście, że tak. Wiesz, że nie chciałbym przegapić tej ceremonii. Czeka nas uba w popachy. Wiesz może, co zamierza przyzwać brzmi? Tak. I jako jego wewnętrzny, nie wiem, kogo chciałbym przyzwać. Mam też przypuszczenie, kogo tak naprawdę wywoła. Już siedzę na szpilkach. Poczekajmy więc. Okej, okay, ciekawe. Ciekawie się zapowiada, ale jak on już tak gada, to prawdopodobnie wiem, co się stanie. I chyba rozumiem też po części, czemu w odwrotnej kolejności mieliśmy robić te wątki. Nadszedł ten wiekopomny dzień. Już otrzymam to, na co czekałem całe życie. Dalej więcej litery my. Przeklinam ich wszystkich. Cały swój gniew składam tobie w ofierze. Dalej my. Dobra, szybciej. Zawsze pośród nas. Błagam cię. Więcej my. Ojcze. Co? Pięciu niech to zostanie, czterech za mną. Wiedziałem po prostu. Po prostu czułem, że tak będzie. Wyśmienite. Normalnie czułem, że tak będzie. Ojcze? Co? Jak? Czarna magia. Teraz widzę, że to ty. Pamiętam twoją twarz. Jesteś istotą mroku. Mój syn nie żyje. Zginął w pożarze wraz z matką. Domu na wzgórzu wiedźm. Matka wypchnęła mnie przez okno. Nim zawalił się na nas strop. Pnączy uplotłeś mi kiedyś konia. Dał mu na imię Płomień. Synu, czy to ty? Samuelu, jestem twoim ojcem. Czyli brzmi to tak naprawdę Samuel. Syn i ojciec, mój panie, jesteśmy. Zniknąłeś. Brać ich, ludzie. Nie, stać, puśćcie ich. Wracajcie do kwatery, ale zrób to. Synu, to jak sen na jawie. My też możemy sobie pójść? Jasne, idźcie, tylko nie psujcie tej chwili. Piękny mietek. Też powinienem się zbierać. Poczekaj, wygląda na to, że mój rytuał się udał. Nieskończony notatnik należy do ciebie. Mam nadzieję, że wrócisz dzięki niemu do ukochanej. Dzięki. Weź też wiecznie płonący węgiel. Chyba nie chcę już nikogo palić. Dziękuję, panie. Mów mi, Edward. Co zrobimy ze strażnikami? Widzieli nas. Musimy przedtem powrócić do miasta. Jest wysłuch akcji, nie żebym tego nie przewidział. Bletek przegrał zakład. A ja sam jestem krok bliżej do powrotu do ukochanej. I straciłem węgla. No teraz chyba rozumiem już, czemu wątek miałem zrobić w takiej, a nie innej kolejności. I patrz, teraz tak naprawdę już... Mogę dalej robić jego wątek, ale tak naprawdę... Patrzcie, to już nie jest po prostu potrzebne. Kto by się spodziewał? Wąż to tak naprawdę Samuel, a inkwizytor to Edward. No, pasuje mi to imię. Wygląda jak Edward. Ale okej. Okay. Kto by się spodziewał? I uwaga, czy straciłem węgiel? Na szczęście nie. Dobra. Czyli w sumie mamy 38 minut, a mi został ostatni wątek. Wow. Ktoś mi mówi, że w takim razie chyba uda nam się już to wszystko raz na zawsze zakończyć. Tak więc spotykamy się już u astrologa. Potem nie wiem, co nas dalej czeka. No poza tym, że oczywiście jeszcze złota książka, bo mówili, że będzie mi potrzebna. Dobra, mówili, dalej mówię. Ludzi mnogi, ja to jeden ludzi mówił. No, więc na pewno coś ze złotą książką, a potem zobaczymy. No poza tym, że jeszcze papiery z arystokraty, z tego co wiem, będą znowu potrzebne. Ale dobra, o tym nie będę gadał już teraz, to na spokojnie. No i niebawem kończymy już całe nasze przygody z Graver's Keepera. Tak więc jesteśmy po raz kolejny u naszego kolegi astrologa. Nie przeczytałem twojej książki, ale wszyscy na uniwersytecie byli pod wrażeniem. Może nawet pod zbyt wielkim. Nazwali ją
powiewem świeżości i chcą dalszego ciągu. Musimy więc napisać kolejną. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz coś napisać, chętnie to od ciebie kupię. Napisałem ci książkę. Dobra, to książka. No proszę, wygląda dobrze. Jeszcze trochę, a wyruszymy na ekspedycję. Aha, dobra, czyli przyjdź za tydzień. No i achievement bestseller. No to do zobaczenia w tym samym miejscu za cały tydzień growy. Nie, no ja dosłownie będę musiał zatłuc kiedyś twórców tej gry, bo już... To wróć za tydzień, poczekaj tydzień. Do następnego tygodnia i tak dalej, już zacząłem po prostu irytować aż za bardzo. Tak więc powracamy już. Możliwe po raz właśnie ostatni do naszego kolegi astrologa. I miejmy nadzieję, że już zbliżamy się ku końcowi. Nie ukrywam, jest to już chyba druga godzina, kiedy ja siedzę przy tym. No ale dobra, odcinek dalej jeden. Nie wiem, czy napisałeś, ale moja profesura została przywrócona. Ba, dostałem nawet awans. A co najlepsze, dziekan podpisał zezwolenie na ekspedycję. Mamy jeszcze tylko jeden problem. Musi mi towarzyszyć ktoś z papierami arystokraty. Zazwyczaj znalezienie kogoś takiego to nie problem, ale biorąc pod uwagę, jak delikatna jest nasza sytuacja, powinieneś to być właśnie ty. Załatw sobie papiery arystokraty. Liczę na ciebie. No, wcześniej nie wiedziałem, że będą potrzebne. Mam papiery. Świetnie. Wszystko gotowe. Pośle po moją córkę. Dołączy do nas nieopodal fortu. Zacznij królewską ekspedycję. Mamy zezwolenie z Królewskiego Uniwersytetu. Udajemy się do stanowiska archeologicznego. Możecie przejść, ale muszę powiadomić Lorda Komandora o waszym przybyciu. Nie kłopocz się, dzielny żołnierzu. Niech śpi. Rozmówimy się z nim o poranku. Dziękuję wam za pomoc. Gdzie znajdziemy Wagnera? Jest pewnie w obozie, nie podal drogi. Wygląda na to, że żołnierze śpią. Jeszcze więcej liter Z. Wagner. Och, panno wdzięczko. Nie powinnaś widzieć mnie takiego. Widzę jedynie twoje wewnętrzne piękno. Ciszej. Jak możemy otworzyć tę klatkę? Mam przy sobie wytrychy. Miało mnie łatwe dzieciństwo. Dobra, coś tam było, ale nie zdążyłem. Potem zabierzemy go z tamtej skrzyni. Wagner, takie piękne imię. Panno wdzięczko, mam ich wiele. Tu jesteś. Wszystko spaprałeś. Mój syn miał zostać walecznym rycerzem. Teraz jednak nie ma na nich zapotrzebowania. Postanowił więc zostać pisarzyną. Cóż za strata. To ty wysadziłeś przełęcz w powietrze. To wszystko twoja wina. Nic podobnego. Potrzebujemy nowych obliczeń po wielkim wybuchu. Nasz złoty kątomierz był nie dość precyzyjny, więc mętne tłumaczenie. Wyczuwam tu jakieś szarchaństwo. Wpierw ten potwór, teraz twoja ekspedycja. Jesteście zdrajcami, a ty pewniakiem jesteś wiedźmą. Należy do inkwizycji. Jestem tu pod przykrywką. Zabij mnie, jeśli musisz, ale wypuść moją córkę. Tato, nigdzie nie idę bez mojego ojca i tego młodzieńca. Mam znajomości na dworze. Mogę sobie pójść, proszę? Aha, na dworze? Jestem wujkiem króla, a ja synem tego wujka, Wagnerem. Zawrzyj gębę. Wagner to co prawda oferma, ale to aż za wiele, nawet jak na niego. Mogę to udowodnić. Mam znawie na lewo od mojego ogona. Znajduje się gdzieś tutaj, pod moim sierścią. Wiecie co? Zabiję was wszystkich. Żadnych ciał, żadnych problemów. Mogę się zająć ciałami, Lordzie Komandorze. A więc to koniec. Wybacz mi, córko. Nie zmienię tego, co ci wyrządziłem, ale jesteś teraz wszystkim, co mam. Tato, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Odnalazłam ojca i swoją miłość. Wagnerze, chcę ci pocałować. No i oczywiście, wiadomo, jak to się skończy. I bum. Synu! Tak, ojcze, to ja. Zostałeś nieomal dzieciobójcą. Wybaczam ci jednak. Złożę ci solenną obietnicę. Zostanę rycerzem, ale musisz puścić wszystkich wolno. Brzmi sprawiedliwie. Jeśli o ciebie idzie starcze, nie jesteśmy jeszcze kwita. Możecie jednak odejść. Wagner. Nie smuć się. Wkrótce będziemy razem. Proszę, weź ten naszyjnik. Należy do ciebie.
Kupiłem go w imieniu ojca. Chciałem, żeby był niespodzianką. Aha, znaczy dobrze myślałem, że ten naszyjnik w sumie to jest jej naszyjnik, który ona jakoś odzyska i w ogóle. Wszystko rozłożyło się po kościach. Nie byłbym tego taki pewien. Przyjacielu, wciąż mam na karku sporo bolączek. Ragnar jest cały i zdrowy. Chodź, tato. Pokaż mi, gdzie żyjesz. A tobie jestem winna wdzięczność. Czy mogę ci się jakoś odwdzięczyć? Ten naszyjnik. Potrzebuję go, żeby powrócić do ukochanej. Już zdążył mi pomóc. Mam nadzieję, że i tobie okaże się przydatny. Zabierz go. Och, młody człowieku. Udało mi się jednak wygrzebać złoty kątomierz z moich starych bibelotów. Jest twój. Dziękuję. Wyglądasz jak wykopana mama. Ale po tobie odziedziczyłam mądrość. Haha. Nie. I teraz pytanie, gdzie mnie wyrzuci? Tutaj. Jeśli... Czyli kątomierz. Czyli to naprawdę cenny moment. Kończymy Graveyard Keepera. Wiecie co? Jako, że ogólnie nie mam zamiaru pokazywać napisów końcowych ani nic, pozwólcie, że teraz powiem wszystkie swoje przemyślenia o grze, kiedy będziemy właśnie wędrować do, w sumie można powiedzieć, do miejsca, w którym wszystko się zakończy. A więc cóż, zaczynając od początku. Graveyard Keeper na początku wydawał mi się dosyć, nawet nie dosyć, a bardzo, bardzo przyzwoitą grą. Nie był to może jakiś nie wiadomo jak ambitny tytuł, moim zdaniem, ale wciągnął mnie. Na długie godziny zresztą, widzicie, 35 odcinek. Bądź co bądź, grał się bardzo przyjemnie. Wszystko jak się zwał? Doprawione, przyprawione, jak zwał, tak zwał. Dosyć specyficznym, aczkolwiek dla mnie w miarę znośnym humorem. Dało po prostu taką kompozycję gry dosyć, powiedzmy, fajnej. Jednak wraz z postępem, no, poziom grindu, jak zwał, tak zwał, tak się po prostu rozszerzył, że... No nie ukrywam, po prostu nie dało się moim odczuciu już grać dalej. Co było, no, delikatnie mówiąc, trochę problematyczne, natomiast... Sam w sobie to, że był grind, dało się przeboleć długimi godzinami spędzonymi przy grze. Poza tym nie mam żadnych zarzutów do gierki. Wszystko moim zdaniem po prostu było cudowne, piękne, fajne. Oprócz właśnie tylko tego grindu. No a teraz już... Pora na ostatnią scenkę. Wszystko gotowe, a co teraz? Jak otworzyć portal? Zamierzasz odejść? Muszę wrócić do ukochanej. Aż ściska mnie w gardle. Będę tęsknił. Ja też. Smutne. Ten portal nie służy tylko do podróżowania. Może też spełnić twoje życzenie. Ale strzeż się. Co powiesz? Obędzie się bez kolejnego wielkiego wybuchu. Witaj, przyjacielu. Przybywam, by cię pożegnać. Znaczy, by się pożegnać. Tak czy inaczej, skąd wiedzieliście? Cóż, zostaliśmy wygnani z miasta. Dwóch braci, jeden na dworze króla, drugi będący wysoko postawionym klerykiem. Nie uszło to uwadze Rady Królewskiej. Udaliśmy się do karczmy. A Laurentemu coś zaświtało, żeby cię odszukać. Zanim jednak odeszliśmy, ekskomunikowałem połowę mieszkańców miasta. A, teraz jest... Jedynym pełnoprawnym kościołem jest ten przy cmentarzu. Jakby nie patrzeć, ktoś musi zająć się nim i ogrodem. Symbole się rozświetliły. Dita, Howard. Nie słyszałem tych imion, ale okej. Ledwie uszliśmy z miasta. Lord Commander zrobił co w jego mocy, żeby nas pomówić. Prawdę powiedziawszy, w mieście wydarzyło się tyle złego, że ulica zaczęła szukać winnych. Umarli zmartwychwstają. Lord Inquisitor został oskarżony o przewodzenie kultowi. To straszny czas. Biskup ekskomunikował miasto. Prosili się o to. Udaliśmy się do latarni. Może uda nam się skontaktować z Wagnerem. A nie mówiłem, że tu będzie? Widzę, że opuszczasz nasz, przyjacielu. Tak, mój panie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Klątwa nabiera na sile. Nie zdołamy jej zatrzymać. Może być już za późno. Powinienem się cieszyć, ale jakoś nie potrafię. Zatrzymajmy się tutaj i spróbujmy odbudować nasz stary dom. To święte miejsce, które oprze się klątwie. Przed nami niezwykłe czasy. Wszystko się zmieni. Modlę się o nasze bezpieczeństwo.
Działa, nareszcie. Moje życzenie się spełniło. Będę z ukochaną. Back home. Achievement. Kochanie. Że co? Najdroższa. Ach, jest mnie. Ja chyba wiem, co się stało. Ona dotarła tutaj. Chilunia, to tyle? A gdzie apokalipsa zombie? Inwazja z północy. Podróż morska z kupcem. Co z miastem? Nigdy go nie zobaczyliśmy. Czuję rozgorczenie. To banda kapitalistycznych świń. Mają tyle nieodkrytych wątków. Pewnie napchałem sobie kieszenie, wypuszczając DLC. No piękne. Masz rację, towarzyszu. Najbijmy się piwa. Dla mnie będzie marchewkowy Martin. A więc to on wezwał swoją kochaną tutaj. Wow, nie, zdecydowanie, ta gra to jest jeden wielki plot twist. Wow. No cóż. Wow. Nie takiego brutu spraw się spodziewałem, ale... Ale się udało, czyli on tu pozostał. A swoją kochaną sprowadził w to samo miejsce, do tych samych czasów. Wow. Wiecie co, pomijam napisy. I... To tyle. Nie ma już nic. No oczywiście, są DLC-ki. Ale jak mówiłem, nie mam zamiaru ich ogrywać, po prostu... No grind. Po raz kolejny. Po prostu nie przetrzymałbym tego. A więc, bez zbędnych sergieli, ja wam dziękuję za tą wspaniałą przygodę, którą razem odbyliśmy. I do zobaczenia już w innych grach. Trzymajcie się. Hej, hej.